Witajcie w krainie składów! Jak pewnie wiecie, uwielbiam porównywać kosmetyki. Najczęściej to takie porównania fajne kontra niefajne. Jednak tym razem podchodzę do tematu zupełnie inaczej. W tym odcinku będę porównywać ze sobą pary kosmetyków, które są równie dobre, ale coś ważnego je różni. Dzięki temu poznacie świetne produkty i ich zamienniki, a do tego będziecie lepiej wiedzieli, co wybrać. No, czasem jest tak, że na przykład mamy ulubiony krem i myślimy, fajnie jakby był jakiś podobny, tylko lżejszy, czy coś w tym stylu. Właśnie na tym się skupimy. I dawajcie znać po każdej parze, co Wy byście wybrali. Uwaga! Kosmetyki z tego odcinka znajdziecie w sklepie Cosibella, czyli sponsora tego odcinka. Dziękuję za wsparcie kanału. Bielenda Professional z ceramidami, czy Linia Pro z ceramidami? Żeby najlepiej pokazać co i jak, to na początek wybrałam kultowy krem Bielenda Professional z ceramidami na noc oraz Linię Pro. To idealne propozycje wspierające odbudowę bariery hydrolipidowej. Oba kremy są łagodzące, odżywcze, zawierają ceramidę i nawet pachną słodko i przyjemnie. To, co je mocno różni, to formuła. Bielenda jest kremem nocnym, cięższym, a Linia jest leciutki jak piórko i niemal niewyczuwalny, przy czym pozostaje skuteczny. Linia zawiera dodatkowe przeciwzmarszczkowe peptydy i łagodzącą wąkrotę azjatycką, a Bielenda więcej olejów i lanolinę, przez co jest kremem mocniej otulającym. Więc co wybrać? Bielendę proponowałabym, jeśli szukacie kremu do cery bardzo suchej, dojrzałej i zmęczonej lub jeśli potrzebujecie czegoś typowo na noc. Uważam, że sprawdza się też od czasu do czasu jako maska całonocna, bo to taki konkret i nawet jednorazowe użycie daje fajne efekty. Natomiast Linia sprawdzi się bardziej w przypadku cer tłustych, trądzikowych i wrażliwych ze względu na swoją lekkość połączoną z podobnymi efektami regeneracji. Poza tym świetnie wycisza wszelkie stany zapalne i bez problemu sprawdzi się pod makijaż. Niestety jest droższy, ale totalnie warto. Ogólnie oba kremy uwielbiam, to moje pewniaki i sięgam po nie w zależności od pory roku. Bielenda na jesień i zimę, a Linia na wiosnę i lato. A Wy, który wybieracie? Piszcie w komentarzu hashtag Bielenda albo hashtag Linia. I lecimy do kolejnego wyboru. Cetaphil emulsja micelarna czy CeraVe emulsja nawilżająca? To, co je łączy, to delikatność, proste składy, brak substancji zapachowych i zastosowanie. Obie emulsje nadają się do porannego oczyszczania albo ogólnie do mycia podczas kuracji dermatologicznych czy po zabiegach. Sama potrzebuję troszkę konkretniejszego oczyszczania, więc to produkty, po które zwykle nie sięgam, a jak sięgam, to się denerwuję. Ale znam je i mogę powiedzieć, że w swojej mocy różnica jest niewielka, przy czym Cetaphil według mnie troszkę gorzej się spłukuje i mam wrażenie, że mniej narusza barierę hydrolipidową, ale odbija się to kosztem gorszego oczyszczania. W Cetaphilu mamy też minimalistyczny skład z niacynamidem i pantenolem, a w CeraVe fajnym dodatkiem są ceramidy, więc moim zdaniem to kwestia tego, co bardziej lubicie. Ale przy kuracjach na trądzik raczej wybrałabym CeraVe, a w przypadku chociażby AZS Cetaphil. A Wy Cetaphil czy CeraVe? Ceramidowy tonik Veoli czy serum z ceramidami od Basic Lab? Mimo, że jeden jest nazwany tonikiem, to moim zdaniem niczym nie odbiega od serum i mogę je razem zestawić. Oba produkty są bardzo, bardzo dobre. To kolejne propozycje do odbudowy bariery hydrolipidowej. Łagodzą, wyciszają skórę, nawilżają, wspierają regenerację i sprawiają, że buzia jest miła i mięciutka w dotyku. W praktyce największą różnicą jest tutaj cena i formuła. Tonik z Veoli to kawał kosmetyku. I mówiąc tak między nami, to jakby przelali go do butelki 30 ml i sprzedawali jako serum za powiedzmy 130 zł, to i tak byłoby warte tej ceny. Ale nie podpowiadajcie im. Podpowiadać można im co najwyżej zmianę zakrętki na pompkę, bo teraz trochę niewygodnie dozować produkt. Natomiast jeśli chodzi o formułę, to Basic Lab jest znacznie gęstsze, bardziej otulające i czuć, że chroni buzię. Moim zdaniem lepiej sprawdza się na noc albo przy jakichś skrajnych warunkach. Veoli to przy nim taki dzienniaczek pod krem z filtrem i zupełnie inaczej się wchłania, niemal do zera. Więc co wybrać?
Moim zdaniem Veolia będzie lepszą opcją na cieplejsze sezony, na dzień, pod makijaż i pod krem z filtrem. Natomiast Basic Lab to coś, co świetnie ochroni i zregeneruje buzię w chłodniejsze miesiące, albo jeśli potrzebujecie produktu, który szybko ogarnia jakąś awaryjną sytuację. Co wybieracie? Veolia czy Basic Lab? Mia czy Eveline? To dwa bardzo popularne sera z witaminą C. I to chyba najmocniej różniące się produkty z tego zestawienia. Jak wiele razy Wam wspominałam, witamina C ma różne pochodne i to ma ogromny wpływ na skuteczność. Każda ma jakieś swoje wady i zalety. W serum Mia mamy pochodną SAP, która niestety działa bardzo powierzchniowo i delikatnie, ale za to ma mniejsze szanse podrażnić i wyróżniają ją lepsze właściwości antybakteryjne. Dlatego troszkę odradzam kupowania tego serum z myślą o przebarwieniach posłonecznych. Bardziej sprawdzi się na takie świeże, pozapalne, różowe plamki. W przypadku Eveline mamy kwas askorbinowy, który jest z jednej strony najskuteczniejszy na przebarwienia, ale z drugiej bardzo kapryśny i trudny do ustabilizowania. Częściej podrażnia, czasem może powodować jakiś wysyp, ale w kwestii przebarwień jest zdecydowanie skuteczniejszy od poprzedniczki. Dodatkowo mamy tutaj kwas ferulowy, który podbija działanie witaminy C, a resweratrol to silny antyoksydant. Wniosek jest taki, że dla nastolatek przy cerze trądzikowej i tłustej lub dla wrażliwszych cer lepiej sprawdzi się Mia. W przypadku mocniejszych przebarwień, cer dojrzałych czy pozbawionych blasku i jędrności, lepszą opcją będzie Eveline. Co wybieracie? Mia czy Eveline? W ogóle chciałabym wtrącić, że Eveline ma jeszcze fajniejsze, ale niestety droższe serum na przebarwienia. To te z serii Beauty and Glow. Ten maluszek ma jeszcze skuteczniejszy skład, a chyba troszkę przeszedł niezauważony. Więc korzystam z okazji i mówię, że jest fajny. Skinimal czy Acnederm? W obu przypadkach chodzi tak naprawdę o jedno. Kwas azelainowy to świetny składnik przeciwtrądzikowy, rozjaśniający przebarwienia, przeciwzmarszczkowy, pomagający oczyścić pory czy regulujący wydzielanie sebum. W dodatku jest całkiem łatwy we wprowadzeniu do pielęgnacji w przeciwieństwie do chociażby kwasów z grupy AHA. Słyszałam za to, że jest problematyczny podczas tworzenia kosmetyków, bo robi jakieś dziwne akcje. Ale nas interesują gotowe produkty. W kremie Skinimal mamy 10% kwasu azelainowego, a w Acnederm 20%. Czy to, że Acnederm jest mocniejszy, to jedyna różnica? Nie. Skinimal ma też przyjemniejszą kremową formułę, niesie mniejsze ryzyko podrażnień, wymaga troszkę więcej czasu, jeśli chodzi o efekty, ale jest za to łagodniejszy i mniej wymagający. Spokojnie możecie używać go nawet co 2 czy 3 noce i możecie stosować go solo albo z normalną pielęgnacją. Jeśli szczypie, to nawet można wydłużyć ten czas między aplikacjami. Więc co wybrać? Jeśli problem ze skórą jest większy, to raczej Acnederm. Jeśli potrzebujecie mniejszego wsparcia albo nie za bardzo ogarniacie temat, to Skinimal. Tak przy okazji dam znać, że dla Skinimal też jest jeszcze jedna, łagodniejsza alternatywa, czyli krem Linia. Zawiera 7% kwasu azelainowego, jest najbardziej naturalny z tej trójki i przyjazny nawet początkującym, bo nie wymaga specjalnego traktowania. Jak Wam służy, to możecie nałożyć go nawet pod makijaż. Jest taki odświeżający. Może to kwestia cytrusów. A jeśli film Wam się spodobał, to będzie mi bardzo miło za łapkę w górę i subskrypcję. Dziś się z Wami żegnam. Buziaki, pa!